Rocket, czy mówiłem ci, jak bardzo cię kocham, jakim jesteś moim najlepszym przyjacielem, że dzięki tobie zrobiłem karierę na YouTube, poznałem tylu wspaniałych ludzi, zarobiłem pieniążki, mogłem sobie pozwolić na dziecko, na lepsze mieszkanie dla swojej rodziny i gram fajne gry i poznaję ludzi, robię PZR-y, pomagam ludziom. Wszystko dzięki tobie, przyjacielu. No ale kurde... Też mnie kochasz. Witamy was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rajewski, Remik Jurzerok, Maciarze, Rock'n'Roll, witam cię. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem dzisiaj przewodnikiem tej wycieczki. Ja bardzo lubię, kiedy tak lubisz kontrastować ton naszych wypowiedzi w ramach przywitania. A wiesz co, to jest gdzieś... Ogień i woda. Ja, teraz jak to powiedziałeś, to faktycznie tak jest, ale ja to robiłem zupełnie podświadomie, ale tak, lubię to. W ogóle dzisiaj jestem w doskonałym humorze, nie wiem czemu, może dlatego, że weekend, cholera wie. Znaczy z naszej perspektywy weekend, z waszej może być różnie. No to co, panie kolego, co dzisiaj robimy ciekawego? Czy ty masz jakieś zapotrzebowanie na przygodę? Nie, mi wystarczy po prostu ty i klimaty rodem z naszych wycieczek po Stanach Zjednoczonych. Ja czuję po prostu klimat, od razu ja się w tym doskonale czuję, wiesz. Dobrze zatem, więc zacznijmy sobie na luzie. Ja po pierwsze kupiłem sobie nowy motocykl i ten to jest taki naprawdę szybki, nie tyle kupiłem, co sobie załatwiłem. Ale tak, zdobyłem też nowy makijaż, plemienny czerwony, nie wiem co to jest, ale od czasu do czasu mi się pojawiają takie rzeczy. Mamy kilka fajnych rzeczy do ogarnięcia. Jako że wbiłem jakąś rangę, to widzę, że mogę sobie brać zadania, które polegają na przetrzymaniu fal. Więc pewnie sobie zajrzymy tam, ale pierwsza rzecz, na jaką chciałem cię zabrać, to oczywiście wycieczka po pustyni. Czyli wiesz, że lubię. Ciebie i twoich widzów. Mi się też od razu przypomina nasza przygoda na pustyni, jak Krzyśkowi temu z gołą klatą. No. Którego tak przypiekło na słońcu, że po prostu zaczynał dostawać udaru, a myślał, że mu się chce bardzo siku. Pamiętasz ten moment? Nie, tak, no bo to była, wiesz, no 60 stopni w cieniu, a pamiętasz te motywy, co wsadzaliśmy sobie do gaci pod kaski lód? No. Jak już żeś zaczął powiedzieć, jak zacząłeś mówić, jak żeśmy sobie wsadzali do gaci, to po prostu, wiesz, zatkało mnie totalnie. Nie, cholera, nie pamiętam tej imprezy. Ale faktycznie było tak gorąco, że musieliśmy kupować lód w pojemnikach i trzeba było to wkładać pod kask, żeby w ogóle przetrwać tam. Tak, znaczy dokładnie. Nie, to bo jakby ci kierowcy motocykli i oni co ciekawe musieli się na tej pustyni ubierać, ponieważ ich piekło na żywcem. Nie, to była forma mikrofalówki, po prostu. Od razu rzecz ujmując. Spokojne działalności, Rojo. To, co właśnie twój charakter tego nie sugeruje. Więc tutaj mam taką dla ciebie podrzędną kanciapę, gdzie takich, wiesz, prawdziwych redneków to możesz spotkać. O, spoko. Jeżeli gdzieś Trevor przyparkuje, to tutaj. Okej, pokażę im, jak żyć. I tu, przyjacielu drogi, oprócz tego, że można się nawić, to jakby można też zagrać wrzutki, jeżeli miałbyś ochotę. Fantastyczne, to jest po prostu taki symulator wspólnych spotkań, tak? Które nie są możliwe przez wzgląd na to, że mieszkamy troszeczkę od siebie. Roka znalazłem. Gdzie jest Rokens? No tu siedzi. Co się dzieje? Rokens. Dobra, to ty coś zamów, a ja puszczę jakąś buzę. Skończyły się YouTube'y, więc wiesz, siedzi teraz i mordę pije. Zajebiście, czekaj, ja podgłośnię tak trochę tą muzykę, żeby jazdy nie było. Dokładnie. Czekaj, bo mój syn coś... Synku, co chcesz, tableta? No poproś mamie, żeby ci dała, dobra? W kuchni jest. Przepraszam bardzo. Spoko, młodzież. Twój syn jest głodny. A z czym lubi omlety? Nie, tablety. Rokes, panie, ja ustawiam. Ale to jest genialne, bo my tu możemy, wiesz, ludziom pokazywać w środowisku tej gry, jak wyglądają średnio nasze spotkania, nie? Wiesz, ty poszedłeś ogarnąć jakiś alkohol, ja nam dobrą rednekową muzę zapodałem, a ty co? Czekaj, widziałeś tu zdjęcia na ścianie? Tak, jest i rok. Kurde.
Tam rok był biedny, ale ten goły facet na zdjęciu to też jest... Goły facet na kiblu, to pewnie ja. Dobra, uważaj, zaraz cię zaproszę do rzutek. Dobra, nie ma sprawy, czekam. Jeden. Zajebiście. A mogę tak sobie jednego, tak lubię, wiesz, no. Co sobie życzysz? No patrz, no nie napiję się, no. A, bo chciałeś się napić? A poczekaj, spokojnie, tak. Będzie jeszcze okazja. Jak będziemy jechać dalej, to wtedy się napijemy. Tak jest, tak jest, tak jest. Okej. Okay. Ja chcę, usilnie namawiam Roya do tego, żeby bardziej się zainteresował GTA i żeby siedział w tym tak dużo, jak ja siedzę. Bo to jest... Jakby musicie to potwierdzić komentarzami i ocenami filmów, żeby go namówić bardziej do tego, więc zachęcam was gorąco. Spoko, 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 wiesz. Jakiekolwiek tło do wspólnych rozmów na tematy wszelakie, wiesz, czy tam integracji, to jest dla mnie super sprawa, no. No też nie ukrywam, że dawno tak doskonałej gry nie było, która jednak, tak. Wiesz... Wiesz, dobrze, że nie jesteśmy przyjaciółmi tylko i wyłącznie, że tak powiem, na wirtualnym papierze, prawda? No to jakby jesteśmy też... A, ty rzucasz w środeczek. Jesteśmy skazani na to, żeby dużo czasu spędzać w wirtualu ze sobą. Co nie zmienia faktu, że podczas wspólnych wyjazdów... Aha, przegrywam złoty rzut. A to był pierwszy rzut. To mamy masę tematów niewirtualnych do pogadania i to jest fajna sprawa. Tak. Ty chyba zaczynasz, nie? Ajajaj, nie za dobrze. A ty walisz w środek? A co mam? No zazwyczaj chyba taka jest logika, czy nie? Nie, rzutki są tam właściwie, to też przy okazji fajna. Tutaj są te dwa okręgi. Jest środek i dwa okręgi takie zewnętrzne, nie? Ja wiem, że ten wysoko punktowany wcale nie jest jakoś super środek, tylko na przykład o zielony, który dałem w tym momencie. Ten okrąg środkowy, on pomnaża trzykrotnie wynik, który masz. Jak na przykład rzucisz 20, trzykrotnie to jest liczone jako 60. Nie? Rozumiem. Natomiast zewnętrzny okrąg dwukrotnie pomnaża tą punktację, która jest tam. No ty cwaniaku. No. Dobra, nie, w rzutki to się jeszcze nie bawiliśmy, powiem ci szczerze. W ogóle mamy jeszcze wiele rzeczy do... Nie byliśmy na kręglach, słuchaj, nie byliśmy chyba w kinie. Chociaż kilka razy próbowaliśmy pójść do kina. No, tylko że zawsze to ten... Znaczy, tak sobie zawsze myślałem, że kino jest dobre na kaca, a propos gdzieś tam naszych rozmów, które żeśmy obgadywali, ale jakby nigdy nie było okazji. Ostatnio SKKF cierpiał na bóle brzucha. Mieliśmy iść do kina, ale coś go bolało. To było w Gdańsku, nie? Tak. Dobra, teraz ja będę... W okręglach powiedziałeś, ja w ogóle nigdy nie byłem na kręglach, to była świetna zabawa. Ja byłem jako bajtel na kręglach, strasznie mi się podobało, kurczę. Miało to jak najbardziej swój urok. No niestety teraz dużo takich, wiesz, czy to bilard, czy to kręgle, czy to właśnie rzutki, karty, kurde, nawet już gry planszowe, wiesz, z tego wszystko są gry komputerowe. Ja nie wiem, czy to jest dobry do końca kierunek, wiesz. To tak samo jak zrobić grę komputerową paintballu. Na szczęście te, które wyszły, są chujowe. Bo wiesz, o co chodzi, nie? Gdzie jest ta granica? No. Wiesz co, jakby to też problem polega na tym, to nie do końca jest tak źle, to wiadomo. Ale cała kwestia jest taka, że ludzie teraz bardzo rzadko wychodzą gdzieś na takie spotkania i to wynika nie tylko z tego, że wolą siedzieć przy komputerze, tylko dlatego, że praca często jest, wiesz, dzieci i są takie bardzo zajmujące czynności. Natomiast... Wiesz, no ale tu się pojawia faktyczne znaczenie słowa symulator, tak? Czyli coś, co jest formą zastępstwa czegoś, co powinno być realne, a nie wirtualne, nie? Na przykład, wiesz, to, że my się tam przyjaźnimy strasznie zewnętrznie poza grą, no to jest truizm, nie? Ale, wiesz, ale cieszę się, że ta gra nie jest dla nas symulatorem, wiesz, przyjaźni. Nie? Aha. Tylko dodatkowym zobrazowaniem, tak bym to ładnie ujął. No. Jest też tak, że wiesz, są takie momenty, że my przez długi czas nie gadamy i potem nagle, wiesz, przychodzi taki moment, ja ostatnio taki miałem, że cały czas do ciebie dzwoniłem, coś tam, nie? Żeby poobgadywać. Tak, to było piękne. Naprawdę byłem szczęśliwy wtedy. No, ale ja jestem... Jakby tego byście pewnie... Nie wiem, czy to po mnie widać, czy nie. Ale, o,
Osiągnąłem zwycięstwo. Jakby Rojo trochę wyciągnął ze mnie takiego człowieka, który rzeczami towarzyskimi się zajmuje, bo ja jestem takim gościem, który nawet jeżeli z kimś się pozna, to z reguły potem, jak już ten punkt poznania mija, to znaczy jesteśmy gdzieś z daleka od siebie, to ja w ogóle się nie odzywam ani nic, jakby cały czas mi tkwi to w głowie. I jakby po spotkaniu na przykład rok później, to ja mam wrażenie, że wczoraj żeśmy się widzieli ostatnio, ale jakby Rojo jest pierwszą taką osobą, która wyciągnęła ze mnie tą potrzebę jakby komunikowania się też poza spotkaniami i to jest cenna rzecz. Chociaż ja też nie jestem jakiś tam strasznie skory, ja tak należę do tych kolesi trochę zamkniętych. A, mamy się napić czegoś, nie? Tak. Nie ma tak chylanie o 10 rano, jedziesz, Rokes. A czemu nas wyrzucili po tych rzutkach z baru? Nie bardzo rozumiem. Miałeś może kontrowersyjny styl tańca, wiesz, na tej zasadzie. A gdzie tu się kupuje? No ta pani nie wygląda na osobę, która by chciała nas obsłużyć. Ale może ciebie obsłuży, Rokens. Wydajesz się być bardziej w jej wieku. Cholera. Wiesz co, to tutaj to chyba było tylko podrzutki, wiesz, tutaj nie możemy, patrz, ta gra nie chce, byśmy poszli do kina, nie chce, żebyśmy się napili, ale z kolei jak wiesz, rozwalamy cywili, to nie ma nic przeciwko. Nic, nawet pał nie wyślę, chodź Rokens. My mamy tutaj, wiesz, wilczy bilet. Cichy rok, nie chcieli nas obsłużyć, po czym majestatycznym krokiem przekracza próg drzwi z toporem w łapie. Coś to jest tak kurwa... Błagam, nic nie mów. Zostaw to, nie psuj tego przekazu. Nie... I schowa. Jak tu cię nie kochać, bro. Pomyślałem, że ci się kiera ucieszy. Rojo drze mordę, a rok po prostu działa, no. Ja fuck up! Shut the fuck up! O, sztyluju! Doskonałe! Doskonałe po prostu! Doskonałe! Nie wiem, czy pamiętasz taką scenę z GTA, tam Trevor... jest takie spotkanie, tam Trevor gdzieś tam u kuzyna mieszka, tego kolesia z dreadami. Tak! Ja Trevora znam na pamięć. Ta laska przychodzi i Trevor robi im zadymę w domu, wiesz, krew no. Na szybach, nie? Tak, zgwałcone misiaczki z chujem w twarzy. Tak, to były ostre jazdy. Nie? To przywiązanie do chorych szczegółów w tej grze to jest po prostu mistrzostwo świata. idziemy kupić uchwyt. Sklep z bronią jest niedaleko. Czy chcesz iść tam z buta? Rokes, co ty kombinujesz? Ja już się boję, człowiek. Spokojnie, to będzie coś na luzie. Tu będą fale, wiesz? Aha, dobra, to o czym wspominałeś. Nagle mi zniknąłeś. Może nam się spodobać to? No to zaraz ci wyślę. Ale koniec odcinka musimy zaaranżować, wiesz, z procentami w tle koniecznie. No, to chyba też trzeba do strip clubu pojechać, bo... Tak, nie, po prostu, wiesz, tak. Niestety wygląda na to, że nie mają tutaj spożywczaków takich klasycznych. Nie mają tu Biedronki. Kac i syfilis w pakiecie, także spoczko. No. Jedziemy. Zakup całą amunicję, kasę, mam 8, dobra. Mam trochę tej amunicji, jeszcze tam będzie dobrze, dam sobie radę. Czyli co, my będziemy odpierali ataki, tak, zbuntowanych redneków. Tak. No to podobna misja, jedna z pierwszych była właśnie ta Trevorowa, że tak to ujmę. Właśnie polegała na czymś bardzo podobnym. Walka o przetrwanie, piaskowa. Wykręcanie suta. Przed nagraniem z rokiem. Bardziej do zrobienia tutaj. A, no wcześniej żeśmy tak jechali na takiej trasie. Też fajnie, bo żeśmy jechali dwoma samochodami, jeden za drugim, jakoś specjalnie się nie ścigając. Też można było fajnie pogadać, ale... Dokładnie. Zobaczymy na mapie, jak będą nadchodzić. To jest, wiesz, klasyczne fale. Bardzo mi się podoba, że to tutaj wkomponowali. Ubóstwiam z tą falę. Ja zawsze kochałem falę, a odkąd mam jeszcze doskonałe kompana do tego typu trybu, to w ogóle cud, miód i jarzębiny. Dobra, nadchodzą. Tutaj będzie skupisko.
Ja ich oflankuję klasycznie, ty skup na nich ogień. Nie dowiedzą się, co ich pierdolnęło. Kurwa, Rockens! Zostaw mi jakiegoś. Fuck, już zgon? Jakim cudem? Spokojnie, ja przeżyję, to cię odrodzi. No bez jaj! Dostałem dwa ten i koniec. Dobra, to będę musiał się bardziej kryć. Z tyłu masz, za sobą, Rockens. Wiem, ale mam też z przodu. Nie, ale masz dokładnie metr od siebie z tyłu, za ciężarówką. Dobra, zmieniam tutaj kamerę. Dobra, będziesz go miał za winklem, zostało ci trzech. Do przodu, i do przodu, do przodu. Gościa, dwunasta. Dobra, zostało. Jeszcze jeden, przeżył. Znów będziesz miał w podobnym miejscu, twoja dwunasta. Dobra, spokojnie, ja się gdzieś schowam, bo tu są gdzieś kamizelki. Uważaj, będziesz miał teraz na dwunastej dwóch. Okrąża cię jeden od tyłu, uważaj na plecy. Dobrze, bardzo dobrze. Okej, okay. Znów dwunasta i będziesz miał dwóch na dziewiątej teraz. Widzę. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. On chyba przeżył rok albo miał... Uważaj! Dwunasta. Padł. I teraz ja będziesz... Ja sobie wezmę kamizelkę. By teraz będziesz miał na trzeciej, na trzeciej, na trzeciej, na trzeciej. Dwunasta za taczką. Bardzo ładnie. Dobra. Też miałem ciekawy widok, ci powiem. Taki tak, taktyczny. To jest fajnie zrobione. Także mogłem cię komunikacyjnie jakoś wesprzeć w tym wszystkim. Krzyżakiem, jak ruszysz krzyżakiem lewo-prawo, to dostaniesz też... możesz zmieniać sobie widoki tej kamery. To wygląda na tak fajne, telewizyjne. Tak. Podobnie właśnie tutaj się bawiłem. Dobra, przyleganie do przeszkód było chyba... tym, dobrze. Tym górny, prawy taki. To nazewnictwo jest przewesołe. Dobra, będą szli z tej strony. Ja się skitram tutaj. Zobaczymy. Uważaj, z tyłu idą do ciebie. Wiem. Dobra, ty osłaniaj tych dwóch, co doszło. Dobra, pierwszy. Gdzie? Kurde! Co za gnój! Muszę uważać. Chowaj się, człowieku. Dobra, w główkę. Zbliżę się. Okej. Okay. Że idą do ciebie z tyłu. Kolejny. Dobra, dzięki. I to nie mało. Kurde no! Jak tu jest łatwo zginąć? Jak ty to robisz? Co, nie wiem. Może ty masz jakieś, wiesz, plusy do żywotności w tym wszystkim, słuchaj. Czy ja jeszcze nie oberwałem ani razu, na razie to pierwszy strzał teraz dostałem. No to znaczy, że moja rola się sprawdza po prostu. Skupiam na nich uwagę, a ty ich po prostu, wiesz, punktujesz z każdej strony. A tak naprawdę to smitać nie pierdolę, bo prawda jest taka, że ja dalej czekam na nagrodę od Rockstara za nieogar roku. Będzie jeszcze jedna fala? Tak, sobie kamizelkę, tutaj są kamizelki. Tak, ale to... O, tak! O to mi chodziło. Oj, ale... czyżbym nie mógł wziąć tego karabinu? Pod lewym tym takim LB masz jakieś tam bronie. Nie, tam po prostu ciężki karabin, ja go nie mogłem podnieść. Znaczy podniosłem go, ale on mi się nie pojawił w kółeczku wyboru. Bo to są chyba jako, one symbolizują bardziej ammo, ilość ammo niż... Aha, dobra, okej. Okay, no to z tamtej strony. Niech tak będzie. Dobra, zobaczmy dużo... to inaczej. Ja muszę się tutaj, wiesz, ograć. No kurwa, wyjmiesz tą broń, ty głupi śmieciu. Ja pierdo! Jeden strzał! Nie no, coś jest nie tak, Rockens. No ze strzelby, no to okej, okay, powiedzmy, że jeszcze to rozumiem, nie? Rockens, dobrze. Muszę cały czas przemieszczać, bo kurde otaczają mnie. Co, ja jestem w roli kamerzyst. Ja się doskonale czuję w takiej roli, także okej. Okay. Mogę zmieniać filtry.
dobrze pokazać. No nie, te filtry są super, to no. No, wiesz. Dobra, Rockens. Jeszcze cię nie... jeden cię obejdzie od tyłu. Musisz uważać, biorą cię w dwa ognie. Wykończ go. Jeszcze, jest, żyje, jest żyje. Płot jaki. Jest płot, wiesz, nie dałem rady przestrzelić. Dobra, dobra. Próbuję tu się ustawić gdzieś. Zajebiste. Bardzo dobrze. Znów cię okrążają, będzie twoja trzecia. Twoja trzecia, dwóch okrążą cię, na dupę ci zaraz wiadą. Ja wiem, muszę wrócić, bo pisze, że opuszczam strefę walki. Dobra. Uważaj, będziesz miał na trzech dwóch. Na trzeciej dwóch. Na trzeciej masz dwóch rok. Nawet 20 mam, powiem ci szczerze. Ajajajajaj. U prawej miałem. Nie, to nie jest to, że czegoś nie ogarnąłeś, po prostu moje wsparcie było mniej niż zerowe. Ale nie, no, no wiesz, tak się tam, fajnie się strzelało, ja lubię takie rzeczy. Nie, ja też ubóstwiam, tylko wiesz, kurczę, na pewno jest jakiś mini system rozwoju postaci na pewno, nie? Tak, każde strzelanie poprawia twoje umiejętności. No właśnie, no to ja nie mogę wiele oczekiwać od czwartego poziomu. A żywotność? Jest tu statystyka żywotności, pasku zdrowia, który może się powiększać? Wiesz co, nie wiem, szczerze mówiąc, akurat co za żywotność odpowiada. Może prostu, siła, może coś. Po prostu tak sobie grałeś i tyle, nie? No. Dobra. Był okej. Okay. Ja bardzo lubię jazdę, wiesz, wyścigi, tego typu kwestie. Spoko. Fajnie, że też ludziom pokazujemy za każdym razem coś innego, no. No. To mi się podoba. Znaczy, widzę, że te fale się odblokowują na 15 rankingu, to jest... A. Jak grasz z kimś na wysokim rankingu, to po prostu możesz w tych samych aktywnościach uczestniczyć. No i to jest ten plus, no ale wiadomo, że nie bez powodu dają ci do odblokowania na 15 poziomie taką czynność, nie? No. To znaczy, że nabrałeś trochę doświadczenia, tak? Którą górę wybierasz, tę po lewej czy tę po prawej? Czy tutaj całkiem blisko? Jezu, po prawej jest. Wiesz co, to niech będzie prawa. Dobrze. Zobaczymy, co tam na szczytach jest. Oż ty w życiu. No, zobaczymy, czy damy radę podjechać w ogóle, bo to jest... Wiesz co, prędzej sobie poradzi taki motorek niż jakieś większe auto, mi się wydaje. Też tak myślę, tylko popatrz. Mm. Czekaj. Takie rzeczy tutaj. Jest tu gdzieś jakaś łódka na horyzoncie? Czekaj, sprawdzam. No też na mapie byłoby chyba widać. Coś tam widzę czerwonego leży, ale... Nie wiem, czy to jakaś, wiesz, dziewica, czy łódka. Miał być wyskok piękny, co tu się stało? Piękny wyskok, dzwoniony ten. Gdzieś mój motocykl? Tak, gdzieś tam tonie. Ja pierdzielę, każda wyprawa w góry tak samo się kończy, zauważyłeś? Tak, wiesz co, twój motocykl nie da się podnieść. Kurde, widziałeś, tu jest łódka. Nie gadaj. Chodź, zobacz. Nie gadaj, że to ta czerwona, o której myślałem. No tak! Ale z niej chyba nie można korzystać. No chyba nie. Chyba nie wybierzesz wodę, no. Rok, srać to. Wybierzemy się w góry na twoim materiale, a teraz chodźmy się najebać. A, no właśnie, to jest właśnie cenna rzecz. Ale to w tym celu należałoby... No? Sobie auto jakieś, ale tu na szczęście jest blisko ulica. Najgorsze są zajebiste, sytuacje. Trzeba zdobyć jakieś auto. O, spoko! Na szczęście ulica jest niedaleko. Czasami się rozwalisz, totalnie, wiesz, nic tam nie ma, tylko dzikie koty, wiesz, biegają. Pamiętajcie, kochani, wasi rodzice chcą kupić auto, powiedzcie im, jak daleko mają od ulicy. AC, OC, WC i więzienie, w pakiecie. Chodź, bo się, o, rzuca się na mnie, babka. Chodź, poczekaj, nie goni. Cześć, kurwa, już nie goni. Twój stan psychiczny się pogarsza. Jeśli ten stan będzie się utrzymywał, wyświetlenia skoczą. Inni gracze za zabicie cię będą dostawać mniej RP, bo gówno im da, nigdy rojem nie będą. A twój znacznik na mapie zostanie wyróżniony, co uczyni z ciebie smakowity kąsek. Okej. Okay. Mistrzu, ale wybrałeś pojazd, na który nie można wejść. Chyba. Serio? Jednoosobowy? No. Shit. No. To żeś wybrał. Nie sądziłem, no kurde. Dobra. Okej, ale zanim pójdziemy się napić, to ja sobie dokikusiam do sklepu z bronią palną, okej? Okay? Dobra, spoko. O! Shit. Marzę o rączce. Jakiegoś redneka trafiłem! Jak to? Już ci idę pomóc. Friend! Daleko jesteś. Biegnij do mojej
odstrzel mu łeb, albo wani siekierą. Kurde, prawie mnie załatwił, a ja wiesz, musiałem jak pipa sięgnąć po broń, bo inaczej by mnie sklepał. A muszę się nauczyć walczyć wręcz, bo to też jest już cenne. Ej, to ja! Serio? No, skakuj. A masz coś takie... A, już lepiej. Tu jest sklep z bronią bliziuteńko, a bar na pewno będzie, wiesz, tak inteligentnie rozłożony pewnie gdzieś niedaleko. Nie ma tak jak bar blisko sklepu z bronią. Tak, właśnie, to powinno, to miejsca powinny być bardzo, bardzo blisko siebie, to prawda. Zajebiste połączenie. Dobra. O kurde, nie, policja nas szuka, facet nam nic nie sprzeda. No nie! Zawsze to samo! Czekaj, to nie wychodź, to nie znajdą nas, widzisz, i jeżdżą. No, spoko. Dobra, to ja sobie pooglądam, bo czuję się jak w sklepie z cukierkami. Dobra, już. Już można. Żeśmy dostali nagrodę, punkty doświadczenia za to, żeśmy uciekli. No, słuchaj, bardzo miło. Dobra, co my tu mamy? Gdzie? Where is my shotgun? Dobra, cztery. O, starczy mi. Fuck yeah. Czy różowy kolor mnie satysfakcjonuje? Wygląda dobrze, ale czy jest to warte 6 kafli? Dobra. Czarno-czerwonego. Tłubik. Nie. Latarka. Nie. A, zaszaleję. W końcu to gry komputerowe. Dobra. Dobra. Jest dobrze. A mam takie pytanko jeszcze do ciebie, panie sklepikarzu, czy... nie. Dobra. Muszę sobie jakieś ciuchy lepsze kupić w wolnej chwili. A to też możemy podjechać, no może potem. To następnym razem jakiś wesoły shopping. Możemy u ciebie to ogarnąć. Dobra. Idziemy się najebać i kończymy. Ja fucka! To weź obserwuj tutaj. Czy jakichś barów nie ma? Wystarczy żabka, nie? Cokolwiek. Fucko! Gangstas for life. Zobacz, czy są jakieś samoloty tutaj. Jestem kurwa takim gangsterem na dzielni, bo gram w GTA. Kurwa. Nie ma samolotów, to nie lotnisko, tu można tylko zadanie wziąć, a tego nie chcemy. Nie. Ja samolata, to totalnie nie ogarniam samolotów, to jest, wiesz... Wiesz, kojarzy mi się ten film tam, ktoś tam i Omar w drodze do White Castle, wiesz, goście się skuli trawą i przez cały film jechali do hamburgerowni tytułowego White Castle. My mamy bardzo podobnie, tylko że tutaj zamiast hamburgerów jest woda. Czy dadzą radę, kochani? Duet Rock'n'Roll, legendy polskiego gamingu, udają się na pierwszy rzut oka, ucha i serca prozaiczny, mocną przygodę podyktowaną prozaiczną zachcianką zwykłej najebki. Ale jako że znamy ten duet dość dobrze po drodze, wiele przeżyli, zapraszamy na chorą jazdę przez księgę niewyjaśnionych przygód. Ja, co tu jest po prawej? To chyba jest kolejny... Nie wiem, czy to jest jakaś... Twoja tam... nogawka. Nie, to jest po lewej. No co ja mam z tą kamerą? A zacząłem świtać, nie pierdolić, i automatycznie kamerzysta mi się zmienił. Tak. Yeah. Rock szuka, kurde... Może od razu, kuźwa, jedźmy na Brookback Mountain, co? Ja na skróty, co się będziemy tam ulicą... Tylko nie zapomnijmy kupić po drodze... tym jakiś ryb, żeby wjebać do koszyka, żeby nasze kobiety się nie połapały. Bo tamtych zgubił koszyk bez ryb, wiesz. Uczmy się na błędach innych, to jest najważniejsze. Na swoich każdy potrafi. Już dawno tak to fajnie się jeździ offroadowo totalnie. No doskonale. Roki z boki i srojo nadciągają. Yeah, baby! No, mam jeszcze 4 km do strip jointu. Kurde, miałem tak nacelowane na hedzika. Za wolno. W czasie jazdy nie ma autoimingu, więc wiesz. Jest wyższa szkoła jazdy.
To country u mnie leci, nie wiem co u ciebie, ale chyba to samo. Tak, tak. Mi się kojarzy, wiesz, kadr z filmu Urodzeni Mordercy. Gdzie tam, wiesz, Woody Harrelson wyjmuje strzał, chociaż to chyba była Juliet Lewis, ten kierował. Wyjmuje strzelbę, patrzę, jedzie rowerzysta. Jeb go, kurwa, z tej strzelby, aż go wyjebało do rowa, nie? Kochanie, co ty wyprawiasz? Za rowerzystów jest więcej punktów. Serio? Był taki patent? Tak, no, Mistrzostwo Świata. Mega, to był jeden z pierwszych filmów, który zastosował tą ręczną kamerę. Wiesz, no, że połowa filmu była kręcona amatorską kamerą, nie? A to, patrz, to był początek lat 90. chyba, to gdzie tam te wszystkie, wiesz, duchy, stwory i egzorcyzmy, nie? W horrorach. No. Widziałeś to? Widziałem. Zmieściłeś się prosto w szparce. No, czemu nas policja? Ty strzelałeś po drodze, co? Bzdura i pomówienia. Tak jest, też się zgadzam. Ale nie będziemy czekali na rozmowę z adwokatem, nie? Nie, zabiłem go. Po tym jak się dowiedziałem... Chowamy się do środka, szybko! Szybko, kurwa! Najebka kobietki, zamknij ryj, mogę wejść! Yeah! Ej, słuchaj. Widzisz mój spadochron? Widzę, jest zajebisty, patriotyczny, wkurwiony orzełek. Więc wiesz, ja do strip klubu z zabezpieczeniem przychodzę, nie? Żeby wszystko było jasne. To ty potrzebujesz dużego tego kondoma. To ci zazdroszczę, ale ja wolę mieć chuja w gaciach niż na plecach. Dobra, to jest tutaj alkohol. To jest fifi, więc jakby... Znaczy fifi czy... Nie, to jest fubu. Ufu. To jest fubu. A, to jest fubu, tak. To jest fubu. Dupa seto. Kurwa, czasem ten YouTube przypomina, wiesz, jakiś kolejny odcinek mody na sukces. On mi pasek sympatii zapełnił, wiesz, cokolwiek by to nie było. Pasek sympatii. Rok, masz ochotę, bym zapełnił ci twój pasek sympatii? Rok już łoi się, nie podzieli, nie powie, że idzie. Barman obsługuje kogoś innego. Patrz jak się giba. To się nazywa Vanilla, no. Bo to jest Ice Cold Killa in the Hot Vanilla. Rok. Muszę sobie jakieś przekąski kupić, one leczą. Ja cały czas pochodzę z podbitym okiem jakoś tak. Ja też, ale mam okulary. Dobra, w tym upadł już nie lejemy. Rok, bo zaraz puścisz złoty szlak z Far Cry'a, no. Co ja, jeszcze jedną rundkę. Jeszcze, aż ty to masz, dajesz! Dajesz, babo, bo ci pomogę zaraz strzelbą dwunastką. Rokowi się nie odmawia, on jest z YouTube'a. Tak się bawi YouTube. Dobra, styknie, bo się obudzę, wiesz, za tydzień. O, ja. Jedziemy. Pora na mnie. Chociaż grze się napiję, bo ostatnio nie piję, bo mam treningi, cholera. Trochę tęsknię, kurwa, jedziesz. Jeszcze! Baby, nie możesz... A to trzeba zdać w kolejce? To jedną osobę tylko obsługuje ta dziewczyna? Tak, jakby nie mogę od razu 7 albo butelkę, wiesz, dodać. Pamiętasz, jak byliśmy kiedyś w barze, co babka nam przynosiła do stolików kieliszki po 40 na tych tackach od pizzy? No, pamiętam. No. To było zajebiste. To wtedy to żeśmy pili z Wiedźminem, to wiesz, to tam to żeśmy wiadomo. Pili z Wiedźminem, no, to tak, no. Jeszcze jeden. Jeszcze. Dawaj. Ale będzie rozpierdol, zaraz coś czuję. I dam na FPP. Rocket, czy mówiłem ci, jak bardzo cię kocham, jakim jesteś moim najlepszym przyjacielem, że dzięki tobie zrobiłem karierę na YouTube, poznałem tylu wspaniałych ludzi, zarobiłem pieniążki, mogłem sobie pozwolić na dziecko, na lepsze mieszkanie dla swojej rodziny i gram w fajne gry i poznaję ludzi, robię PZR-y, pomagam ludziom, wszystko dzięki tobie, przyjacielu, no ale kurde, też mnie kochasz. Teraz mówię całkowicie poważnie. Tak wygląda pierwsze 20% naszej imprezy. Rok, masz coś do dodania? Nie, to wiesz, déjà vu, nie? Déjà vu. Rok, chodź na jakiś samolot, pogadamy sobie wspólnie, co jesteśmy zajebiści. Tu z kolei zacytowałem klasyka, czyli popularnego vlogera. MR! Chodź, Rok. Rok, a pojemny jest ten spadyrol?
Na dwóch powinno styknąć. Nie! Co by się nie działo, na godło się nie rzyga. Nie, to ja już tak zostanę. Mi tak dobrze. Ja usiądę sobie i przemyślę swoje życie. Może tutaj. Gdzie jest śmietnik, kurwa? Wszystkie wycofali przeze mnie śmietniki w tej grze. Rok, masz jakieś szlugi? Ty nie palisz. Znaczy papierosów nie palisz, to wiem. Dobra. Rok, ale powiem ci, że ujebane mamy wszystko, oprócz godełka naszego, jest bardzo fajnie. Trzeba zaznaczyć lokalny, kurwa, patriotyzm, kurwa. Zajebiście. Kupiłbym sobie taką tarczę z godłem. Rok. Wiesz, obrazek jak z Chicago, nasi idą. Dlaczego mam wrażenie, że ten asfalt faluje? To świeżo go założyli? To jest taki ciepły i lepki, taki giętki? Co się dzieje? Dzień dobry panu, ma pan 500 groszy? Która jest godzina? Ale o co chodzi? Panie, jak to nie było? Mój stan psychiczny... Pan samochron! Rok, w głupoty ci się... Gdzie i mają takie rzeczy, ty... Ty wariacie, ja ci pokażę, jak się skacze z tym hardkorem, kurwa, mam 3 certyfikaty, kurwa, na eBayu i 2 tricepsy na Allegro, patrz, jak się to, kurwa, robi, człowieku, patrz, jaki fajny. Nie. Którym się skacze? Kwadratem. Jesteś tam, widzisz tam? Idę, patrz, kurwa, patrz. To jest człowiek dywan, kurwa. Balladyna. Rok. Zawsze na twarz. Rok, pogadajmy o hejterach. Rok. Rok, zjadłbym coś. Ciebie gdzieś zjeść? Rok. Dlaczego? Ale patrz, Rock and Roy auta się zatrzymują. Szanują nas. Mam helikopterę! Rok! Co się stało? Rok, wstawaj! Yeah. Rok, wow! Jezu, pomyliło mi się. Przepraszam, Rok. Facet chyba zawału dostał. Ty, bo... No, powiedzmy, że tak. O, co? Ja nie umiem robić uników. I nagle Rojo budzi się w więzieniu na kacu i nagle... Ale co się stało? Rok, gdzie jest Rok? Czujesz, jaki to byłby zły kac? Byłby fatalny. Dobra, chyba pora, żeby kończyć to spotkanie. Ja myślę, że najwyższa pora, bo Żenua dotyka granicu. Absolutu na horyzoncie. Trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że bawiliście się przynajmniej w 5% tak doskonale jak my. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Pa, pa, hejas. Headshot.